Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że od was zależy weryfikacja kandydatów na przyszłego duchownego pastora. Macie między innymi wyrazić swoją opinię, biorąc pod uwagę kandydatury zgłoszone przez osoby, które starają się o to, by być właśnie przyjęte do służby na pastora duchownego. Czytacie różne podanie, weryfikujecie je, sprawdzacie kwalifikacje, mówicie, ten człowiek jest uduchowiony, ten człowiek ma niesamowite doświadczenie, ktoś inny również ma pewne kwalifikacje i umiejętności oraz dary i talenty ku temu służące, aby rozwijać taką służbę. Ale przed wami leży jedno z podań, które miałoby następujące brzmienie. Szanowni Państwo, jako iż doszło do mnie, że macie wolne miejsce, chciałbym przedłożyć swoją kandydaturę. Posiadam wiele kwalifikacji. Byłem kaznodzieją odnoszącym wiele sukcesów, a mam ich także wiele w słowie pisanym. Niektórzy powiadają, że jestem dobrym organizatorem. W wielu miejscach, które odwiedziłem, przewodziłem dużym grupom ludzi. Mam już ponad 50 lat i nigdy nie wygłaszałem kazań w jednym miejscu dłużej niż przez 3 lata. Wiele miejsc, które odwiedziłem i w których nauczałem, musiałem opuścić, gdyż wywoływało to bunty i zamieszki. Muszę przyznać, że nawet znalazłem się w więzieniu 3 lub 4 razy, ale nigdy z powodu przestępstwa. Moje zdrowie pozostawia co nieco do życzenia, ale wciąż mogę wiele zdziałać. Kościoły, w których nauczałem, były małe, ale często w dużych i bogatych miastach. W miejscach, które odwiedziłem, niezbyt dobrze radziłem sobie z przywódcami tamtejszych religii. Niektórzy z nich grozili mi, a zdarzało się nawet, że za ich namową atakowały mnie grupy rzezimieszków. Nie jestem najlepszy w dokumentacji. Znany jestem z tego, że czasem nie pamiętam nawet, kogo ochrzciłem. Pomimo to, jeśli mnie zechcecie, to zrobię, co w mojej mocy. I tutaj podpis z wyrazami szacunku. Pomyślicie sobie, kto miał czelność przysłać taką aplikację, kto złożyłby takie podanie. Przede wszystkim powinny być superlatywy przedstawione, kwalifikacje, możliwości. Natomiast tu jest wiele negatywnych rzeczy, przynajmniej takie zabarwienie, mogą wskazywać na takie zabarwienie. Jak przyjąć takiego człowieka, jak współpracować z taką osobą? Kto mógł napisać taki list? Wywołuje bunty, zamieszki, niektórzy nastają na jego życie, nie potrafi współpracować. List podpisał apostoł Paweł. Apostoł Paweł. Taką był osobą i Pan Bóg uznał, że jest odpowiednim kandydatem, aby pełnić służbę. Oczywiście możecie powiedzieć, to nastąpiło później, co tu jest napisane, ale ja próbuję uświadomić nam, z jakim człowiekiem Pan Bóg współpracował. Możemy powiedzieć, że reakcje ludzi były niewłaściwe. Jak najbardziej. Paweł był uduchowionym człowiekiem, był oddanym służbie, ale odbiór innych ludzi był taki, a nie inny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy w tym Bożym świecie. Już tutaj doznajemy świadomości tego, że przynależymy do tego Bożego Królestwa, a różnie jesteśmy odbierani przez innych ludzi, prawda? Słowa, które przekazujemy, nasze życie. Wielu ludzi ujmuje to doświadczenie, które my przeżywamy, ale są i tacy, którzy mówią, że chyba coś jest nie w porządku. Apostoł Paweł, Szaweł z Tarsu, obrzezany dnia 8, z pokolenia Beniaminowego, hebrajczyk, faryzeusz, człowiek beznagany, znawca prawa, człowiek wielce wykształcony. Czy nie to powinno się znaleźć w takim podaniu CV, dzisiaj byśmy powiedzieli? Prawdopodobnie, prawda? Apostoł Paweł miał się czym pochwalić i pisze o tym w liście do Filipian. Ja byłem taką osobą, ale wszystko ze względu na Chrystusa uznaję za śmieci, za niepotrzebne rzeczy. Apostoł Paweł, Szaweł z Tarsu. Jak bogate doświadczenie. Czy to inny człowiek po nawróceniu? Czy to człowiek zupełnie odmieniony? A może ta szata duchowa tylko się zmieniła? Czy to inny człowiek? W liście do Galacjan w 1 rozdziale i 1 wierszu apostoł Paweł sam się przedstawia słowami. Paweł,
apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga. W pierwszym liście do Koryntian, podobnie w pierwszym rozdziale i pierwszym wierszu czytamy: Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa. W pierwszym do Tymoteusza 1:1 czytamy: Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga. Warto zadać pytanie, co się tak naprawdę zmieniło w tym człowieku? Co się zmieniło? Czy to nie jest ten sam Paweł, Szaweł z Tarsu? Czy to jest jakiś inny człowiek? Czy przez to nawrócenie Paweł nie był już obrzezany, nie pochodził z pokolenia Beniaminowego, nie był Hebrajczykiem, faryzeuszem już na pewno nie, człowiekiem bez nagany na pewno nie, ale był i znawcą prawa, i człowiekiem wielce wykształconym. Człowiek ten sam, ale fundament zupełnie inny, prawda? Zupełnie inny fundament. Na tym, na czym zaczął budować apostoł Paweł, czy też na kim zaczął budować apostoł Paweł, zmienia postać rzeczy. Zmienia nasze rozumienie na temat jego osobowości, jego postaci. Najpierw mówi o samym sobie. Ja byłem tym, tym, tym. Później pokazuje tylko Chrystusa. Ten człowiek mówi o mocy. Brat Mariusz przeczytał takie słowa z listu do Koryntian. Moc osiąga swój cel w słabości. Człowiek ten sam, fundament zupełnie, zupełnie inny. Człowiek ten sam, ale świadomy swoich słabości, świadomy swoich niedoskonałości, braków, ułomności. I mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny w Chrystusie. Pamiętam jedno z wydarzeń, które, gdy byłem mały, miało dla mnie ogromne znaczenie. Wtedy rodzice akurat rozwodzili się i strasznie to przeżyłem. Nie układało nam się zbyt dobrze, nie mieliśmy dużo środków pieniężnych. Mama radziła jak potrafiła i dzieliła te pieniążki na każdy kolejny dzień, aby tylko starczyło nam na jedzenie. Ja miałem wtedy takie małe, drobne marzenie, ale będące w pewnym sensie ponad naszym zasięgiem finansowym. Widziałem bardzo często, spacerując z moją mamą gdzieś tam po mieście, jak rodzice prowadzą takie małe rowerki z dziećmi, które uczą się jeździć. Te rowerki miały takie kółka z podporami. Wielu z was doskonale to pamięta także. No i z tyłu kij czy rączka, która pozwalała, żeby to dziecko było pod tą właściwą kontrolą. Miałem marzenie, aby otrzymać taki rower. Jako dziecko nie do końca rozumiałem, że mamy pewne kłopoty finansowe i nie da to nam możliwości w tej chwili nabycia takiego właśnie roweru. Ale mówiłem o tym mamie. Mamo, chciałbym mieć taki rower. I przyszedł pewien dzień, kiedy okazało się, że nasi sąsiedzi planują przeprowadzkę. Pozbywali się pewnych rzeczy, które uznali za już niepotrzebne i ja dostałem swój prezent. Był to rower, a nie taki mały, nie taki mały, to był taki duży dość rower, sięgający mi prawie po usta z ramą. Nigdy nie zapomnę jego koloru, jasno niebieski. Mama powiedziała, wiesz, tylko na tyle nas stać. Ten rower mogę ci kupić. Byłem szczęśliwym młodym człowiekiem. Radowałem się. To nie miało znaczenia, że nie było tych kółek, że nie było tej rączki, która zapewniała bezpieczeństwo. Problem był tylko jeden. Nie potrafiłem jeździć na rowerze. Ale byłem szczęśliwy, że miałem w końcu rower. Prawie przez 2 tygodnie wychodziłem zaraz po śniadaniu, a nawet chciałem przed śniadaniem jeszcze, ale mama kazała mi zjeść duże śniadanie, bo wiedziała, że jak wyjdę z tym rowerem, to prawie cały dzień mnie nie będzie. Wiecie, co ja przez 2 tygodnie robiłem? Chodziłem i spacerowałem wszędzie z tym rowerem, gdzieś koło domu, bo byłem szczęśliwy, że mam ten mój duży, niebieski rower. Nie potrafiłem jeździć, ale to nie miało znaczenia. I koło naszego domu było duże boisko do piłki nożnej, wysypane żużlem. Wieczorami, czy też na obiad, kiedy wracałem strasznie poobijany, ale szczęśliwy, umorusany, ale radosny.
Miałem mnóstwo żużlu, który przynosiłem do domu. W łokciach, w kolanach, powbijany żużel, we włosach, w kieszeniach, wszędzie żużel. Ale byłem szczęśliwy, bo miałem ten właśnie niebieski rower. Mijały dnie kolejne. Mój starszy kolega z osiedla zauważył, jak chodzę z tym rowerem i zapytał, czy mogę nauczyć się jeździć? O nie, 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 ja nikomu nie dam dotknąć. To jest mój rower. I on powiedział, ale ja potrafię jeździć na rowerze, ja nie chcę ci go zabierać. Ja chcę cię nauczyć jeździć. To wszystko. Byłem tak dumny, podnosiłem głowę wysoko i powiedziałem, przecież ja umiem jeździć, ale akurat teraz nie chcę jeździć, nie chcę tego demonstrować. No więc ten kolega zapytał, no to czy możesz mi pokazać, jak jeździsz? Jednego dnia udało mi się jakoś wykręcić, drugiego dnia to samo, ale gdy spotkałem od trzeciego dnia, no już nie mogłem kolejny raz tych wymówek używać, tych samych, więc w końcu musiałem spróbować tej jazdy. I oczywiście, jak to jest w takich sytuacjach, no wywaliłem się i strasznie mnie zabolało. I to było mi potrzebne, to doświadczenie, ponieważ gdzieś kolano obtarłem, zaczęła delikatnie krew wyciekać z tej rany. Ale ten kolega powiedział mi jedną rzecz. Widzisz, może to było ci potrzebne, żebyś stwierdził, że naprawdę nie umiesz jeździć. Wtedy tak pomyślałem sobie, może faktycznie niech on pokaże, czy umie jeździć. Muszę go sprawdzić. No i pokazał, jak potrafi jeździć. I tak zaczęła się moja przygoda. Po jakimś czasie, gdy nauczyłem się jeździć, byłem jeszcze bardziej szczęśliwą osobą. Tego rowera, chociaż dzisiaj mam inny, dużo lepszy, z przerzutkami, można powiedzieć taki no, bardziej markowy niż tamten. Tamten chyba nawet nazwy nie miał. Nie pamiętam, żeby coś tam było na ramie napisane. Jasno niebieski. Ale nie zapomnę go do końca życia, bo to był taki kolec, jak mówimy, który był mi potrzebny, żebym jako młody człowiek też się czegoś nauczył. Do dzisiaj potrafi jeździć na rowerze, tego się nie zapomina. Ale tego nauczyłem się właśnie wtedy. Nawiązując do apostoła Pawła, do jego życia i tej mojej historii, chciałbym wskazać na to, że gdy czasami budujemy na tym naszym ja, mówimy, że ja coś potrafię, ja coś umiem zrobić, ja mam dobry fundament, to tak naprawdę może to prowadzić w ślepy zaułek. Jeśli zrozumiemy, że czasami potrzeba nam tej trochę pokory, po tego potknięcia, nie chcę mówić, że doświadczenia są przyjemne, one nie są przyjemne, ale apostoł Paweł został przez Pana Boga ściągnięty z konia. W pewnym momencie uświadomił sobie, że prześladuje tego, którego chce poznawać, tego, którego chce głosić i zaczyna go poznawać. Próbuję wyobrazić sobie chwilę, kiedy apostoł Paweł nie widział. Kiedy być może zastanawiał się, bo działał bardzo prosto. Nagroda, kara. Jeśli nie służycie Panu Bogu prawdziwemu, to ja was ukaram. Być może myślał tymi kategoriami. To jest tylko gdybanie dzisiaj, ale być może właśnie pomyślał tak. Źle służyłem Panu Bogu, zostałem ukarany. I Pan Bóg pokazuje mu wielkie miłosierdzie. Ja ciebie wybieram na apostoła pogan. I zmienia się jak bardzo ten fundament. Apostoł Paweł już nie buduje na sobie samym. To już nie jest ważne. On jest dalej tym człowiekiem obrzezanym, ma odpowiednie pochodzenie, jest znawcą prawa, człowiekiem wykształconym. Ale to w obliczu Chrystusa nie ma żadnego znaczenia. Ja w moim doświadczeniu z rowerem to zrozumiałem. Gdy jeździłem pod ramą przez wiele miesięcy, a później już normalnie, bo wyrosłem i ten rower długie lata służył, przypominało mi się zawsze to doświadczenie. Gdy ten upadek był tak bardzo bolesny, gdy zrozumiałem, że być może warto posłuchać kogoś, kto jest bardziej doświadczony. Takie historie jak apostoła Pawła, doświadczenia jak apostoła Pawła w Piśmie Świętym mamy wiele. Chciałbym nawiązać jeszcze do jednego z nich, które możemy znaleźć w pierwszej Księdze Królewskiej w rozdziale 18. Znana historia i nie zamierzam opowiadać wydarzenia, które miało miejsce na Górze Karmel. Chciałbym przeczytać kilka wersetów
i skupić się jedynie na proroku, na jego postawie, na tym, w jaki sposób reagował na Pana Boga, na drugiego człowieka i jakie przyniosło to konsekwencje czy też owoce. Pierwsza Księga Królewska, rozdział 18, posłuchajmy wierszy od 36 po 39. Być może zdziwić was to, co zdziwić będzie was to, w jakim przekładzie usłyszycie. Chciałbym dodać, że będzie to przekład warszawsko-praski, a więc porównujcie to, jak te teksty brzmią również w Bibliach, Biblii warszawskiej przede wszystkim, bo widzę, że większość osób taką właśnie Biblię ma. 36 wiersz po 39, czytam ten fragment. Kiedy nadeszła pora składania wieczornej ofiary pokarmowej, prorok Eliasz wysunął się nieco do przodu i powiedział: O Jahwe, Boże Abrahama, Izaaka, Izraela, niech się dziś przekonają wszyscy, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twoim sługą i że ja to wszystko uczyniłem zgodnie z Twoją wolą. Wysłuchaj mnie, o Jahwe, wysłuchaj mnie, wysłuchaj, niech ten lud uzna, że Ty, Jahwe, jesteś Bogiem i że to Ty właśnie sprawiasz, że nawracają się ludzkie serca. I wtedy ogień Boży stąpił z góry i strawił ofiarę, drwa, kamienie i ziemię, a nadto wchłonął jakby w siebie wodę, która wypełniała rów. Kiedy ludzie to zobaczyli, upadli na twarz i wołali: Jahwe jest Bogiem, Jahwe jest Bogiem. Piękne doświadczenie, niesamowita sytuacja. Moment, który z pewnością mógł wywołać drżenie w sercu, kołatanie, ale i dreszcze. Eliasz jako prorok, chociaż w imieniu Bożym i przede wszystkim w tym imieniu, reprezentując Najwyższego na niebie, tego Stworzyciela, Pana, naszego Zbawiciela, reprezentując Boga, mógł mieć stres. Taki bardzo, myśląc w sposób bardzo przyziemny i ludzki, mógł się stresować. Dlaczego? Dlatego, że było 850 proroków obcych bogów łącznie, prawda? Było kilkadziesiąt tysięcy ludzi na tym miejscu zgromadzonych i on jeden występuje w imieniu Boga Najwyższego, tak z ludzkiego punktu widzenia. Ale nie widać tej obawy, nie widać tego stresu, nie widać, żeby Eliasz trwożył się o jakiś brak działania z Bożej strony. On jest pewien tego, że Bóg odpowie. Mało tego, wcześniej pojawiają się żarty na temat tej ofiary i próby przebłagania Boga, tego, w którego wierzą ci obcy prorocy. Może jeszcze spróbujcie głośniej wołać, bo nie słyszy? A może zasnął? Eliasz w niesamowity sposób przedstawia to Boże działanie. Bardzo często w Piśmie Świętym, przechodząc do kolejnych rozdziałów, zastanawiam się w Księgach Mojżeszowych, w Księdze Królewskiej nad tym, jak to możliwe, że po pewnym doświadczeniu, niesamowitym doświadczeniu, kiedy Pan Bóg pokazuje swoją moc, swoje działanie, przychodzi jakaś próba. W Księgach Mojżeszowych czytamy czasami o szemraniu, o mówieniu przeciwko Bogu, słudze Mojżeszowi. Tutaj mamy podobną sytuację. Rozdział 19 wskazuje na to, że Eliasz jest zupełnie sam. W tej samotności ma pewien czas takiej trwogi. Przeżywa to, co się dzieje w jego życiu. Z tego 19 rozdziału chciałbym, abyśmy skupili się na wierszu 14, chociaż ten wiersz kilkakrotnie, ta modlitwa jest kilkakrotnie wypowiadana przez proroka. A on odpowiedział: Zapałałem gorliwością sprawy Jahwe, Boga zastępów, gdyż synowie Izraela odstąpili od Twojego przymierza, powywracali Twoje ołtarze, mieczem wycięli Twoich proroków. Ocalałem ja jeden, ale i moje życie jest bardzo zagrożone. Jaka różnica w postawie. Eliasz, który całkiem niedawno reprezentuje Boga, nie widzi żadnego problemu w tym, żeby Bóg przyjął ofiarę, bo wie, że Bóg jest Bogiem żywym, że jest obecny na tym miejscu, że chwila, moment i ta ofiara zostanie przez Boga przyjęta. Widzi wokół ludzi, mnóstwo ludzi, tysiące i to nie jest problem. Gdy Eliasz zostaje sam, szuka w swoim sercu i zastanawia się, jak to tak naprawdę jest. Jaka w tym wszystkim jest różnica?
Dziwne to jest, że w jednym miejscu Eliasz mówi: Panie, jesteś Bogiem prawdziwym, Ty odmieniasz ich serca. A już w tym kolejnym rozdziale spotykamy słowa: gorliwie stawałem w obronie Pana. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie. Jaka różnica? Eliasz ten sam, to ten sam człowiek, ale zupełnie inny fundament. Zupełnie inny fundament. Najpierw Eliasz widzi tylko Boga i drugiego człowieka. Eliasz troszczy się o te Boże sprawy i mówi: Panie, Ty jesteś najwyższym Bogiem. Ty jedynie możesz przyjąć tę ofiarę, bo Ty jesteś żywym Bogiem. Żadni inni nie istnieją. Przepraszam, już parafrazuję te słowa, ale to można znaleźć między wierszami. I ci ludzie, o których troskę wykazuje ten Boży prorok, w 19 rozdziale czytamy o innym Eliaszu. Panie, to ja zabiegałem o Twoje sprawy, to ja czyniłem starania, to ja robiłem to, to, to i tamto. Tutaj tylko Bóg i drugi człowiek, tutaj ja, ten sam człowiek, a zupełnie inny fundament. Ta historia przypomina jeszcze inną i można tak mnożyć w kółko, bo tych wydarzeń w Piśmie Świętym możemy znaleźć całą masę. Piotr, gdy przebywał w łódce w Łodzi i zobaczył Jezusa zbliżającego się po wodzie: Panie, jeśli to Ty, pozwól mi przyjść do Ciebie po wodzie. I Piotr szedł. I Piotr szedł do momentu, gdy nie zaczął oglądać się na boki, czy też to, co się działo dookoła, skupiło jego uwagę, czy odwróciło jego uwagę od Jezusa. Być może zaczął myśleć, zaglądać gdzieś głęboko w swoje serce, czy to tak naprawdę ja mogę stać na wodzie? Czy ja jestem w stanie być w tym miejscu, tu przed Jezusem, na wodzie? No i zaczął tonąć. Całe szczęście, że ta dłoń nigdy nie jest za krótka. Panie, ratuj. Co chcę przez to powiedzieć? Moi drodzy, możecie stwierdzić, bardzo słusznie, zgodzę się z tym. Przecież to są bardzo oczywiste rzeczy. Że jeśli wpatrujemy się tylko w Chrystusa i drugiego człowieka, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli przez krzyż Golgoty patrzymy na drugiego człowieka tymi oczami Bożymi, to Bóg nas rozwija, Bóg nas błogosławi, Bóg nas podnosi na wyżyny. Jeśli skupiamy się na własnym ja, ten fundament się zmienia, to budujemy ten dom z piasku. To są oczywiste rzeczy. Dlaczego o tym mówię? Ano chociażby dlatego, że dotknęło to w życiu Eliasza, Pawła, Piotra. To byli ludzie powołani, ludzie chodzący już z Bogiem. Zatem zadaję pytanie, czy nie grozi to również nam w naszym doświadczeniu, że gdy zmieniamy ten fundament, gdy skupiamy się na naszych umiejętnościach, darach, talentach, w niektórych sytuacjach tak trzeba właśnie, ale przede wszystkim z modlitwą, z Bogiem. O Panie, czy przyjmiesz tą ofiarę z mojego życia? Co mogę zrobić? W pewnym sensie powinniśmy się stać, tak jak apostoł Paweł, ślepi dla Chrystusa, przepraszam za to określenie, niewidomi dla Chrystusa, niewidzący dla Chrystusa, oślepnąć dla Niego z miłości. Gdy mówimy o tym, chciałbym nawiązać do pewnych wydarzeń, pewnej historii, która bardzo mną poruszyła. W 2010 roku wraz z moją żoną byliśmy w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie pastora Arkadiusza Bojko. Przez miesiąc czasu miałem możliwość poprowadzić tam dwie serie wykładów. I w pewnym momencie w zborze, rada zboru i pastor powiedzieli: słuchajcie, dajemy wam 5 dni takiego wolnego. Odpocznijcie sobie, żebyście coś mogli zobaczyć. I tak kolokwialnie mówiąc, urwaliśmy się na te 5 dni i byliśmy między innymi w Nowym Jorku. Gdy tak zwiedzaliśmy różne miejsca, trafiliśmy nagle do Central Parku. Miejsce bardzo charakterystyczne dla tego właśnie miasta. Gdy wychodziliśmy po krótkim spacerze, zrobiłem nawet zdjęcie, ponieważ zastanowił mnie pewien pomnik, który tam zobaczyłem. Jeszcze pytałem moją żonę, właśnie dzisiaj, czy wczoraj nawet, o pewien pomnik, który tam stał, pomnik psa. Pomyślałem sobie wtedy, czy to możliwe, aby psu stawiać pomnik?
Dlaczego on tutaj stoi? No ci Amerykanie to już nie mają co robić, naprawdę. Postawili pomnik psu. Minęło wiele miesięcy i obejrzałem pewien dokumentalny program, w którym była przedstawiona historia tego właśnie psa. I dzisiaj sam bym postawił tam pomnik temu psu, ponieważ jestem świadomy tego, jak ta historia odcisnęła się na, można powiedzieć, pewnym wydarzeniu, o którym chciałbym powiedzieć. A miało to miejsce 24 stycznia 1925 roku w Nome na Alasce. Wtedy stwierdzono u 12 dzieci błonnicę. Wkrótce następują nowe zachorowania i miastu grozi epidemia. Jedynym ratunkiem dla chorych były szczepionki znajdujące się w szpitalu odległym o 1600 km w Anchorage. Pociąg jednak mógł dostarczyć lek jedynie do Nenana, odległego od Nome o 1085 km. Z uwagi na złą pogodę niemożliwy był dalszy transport drogą wodną ani powietrzną. Wtedy zdecydowano się posłać po szczepionkę psie zaprzęgi. 20 załóg ruszyło w długą drogę, walcząc z wiatrem o prędkości dochodzącym do 100 km na godzinę i mrozem minus 40 stopni, przy czym w sytuacji, gdy wiał taki wiatr, ta temperatura odczuwalna miała wysokość minus 65 stopni. 1 lutego paczkę z lekiem przekazano w wiosce Bluff Ginerowi Kasenowi z pochodzenia Norweg. On był właścicielem zaprzęgu, którego liderem był pies Balto. Ginar ruszył w drogę, lecz po paru godzinach dotknęła go ślepota śnieżna. Cóż robić? Ta śnieżna ślepota ustępuje po dniu, dwóch. Ale nie było czasu, aby czekać. Maszer, który kieruje takim zaprzęgiem psim, jest świadomy tego, że musi uważać przynajmniej na dwie rzeczy. Na takie, można powiedzieć, lodowe szczeliny. Gdy człowiek dostanie się w taką lodową szczelinę, to praktycznie nie ma dla niego ratunku. Ten lodowiec go miażdży, jeśli nikt nie pomoże z zewnątrz. I po drugie, oni posuwali się nabrzeżem, częściowo po lodzie. Więc trzeba wiedzieć, gdzie przejechać, żeby ten lód wytrzymał. To była trudna decyzja. Ale Ginar postanowił, że przez następne 20 godzin będzie jechał na oślep. I Maszer rusza w drogę. Polega tylko i wyłącznie na instynkcie Balto prowadzącym go do domu. Pies bezbłędnie odnalazł drogę w zawiei i zaprzęg przebył ostatnie 85 kilometrów. Psy docierają 2 lutego o godzinie 5:50 do Nome, ratując tym samym życie setek dzieci. Wyprawa, którą obliczono na 13 dni, zajęła w sumie 6. Do dzisiaj rokrocznie prowadzone są takie właśnie zawody, gdy maszerzy z tego samego miejsca wyruszają w drogę. Ten rekord 6 dni nigdy jeszcze nie został pobity. Na cześć Balto 17 grudnia 1925 roku odsłonięto pomnik w Central Parku. Słaby po ludzku apostoł Paweł, mocny Bogiem. To prawdziwe zaufanie, wiara, ufność. To doświadczenie Boga. Dla Pana Boga w pewnym sensie muszę oślepnąć na własne ja, na własne umiejętności, na własne zdolności, po to, by Chrystus był mocny, po to, by Chrystus w jakimś sensie pomógł mi powstać z nóg i właściwie być prowadzonym przez Niego tą właśnie drogą, która prowadzi do Królestwa Niebieskiego. Pamiętam pewne zdanie, to było podczas Dnia Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej. Był cytowany fragment wypowiedzi człowieka, który szuka Pana Boga. On powiedział ciekawą myśl. Oczywiście tych myśli było znacznie więcej, ale to jedno zdanie szczególnie sobie zapamiętałem. On powiedział tak, że w jego rozumieniu dróg do Pana Boga na świecie jest tyle, ile ludzi na świecie. Przepraszam, dróg do Chrystusa jest tyle,
ile ludzi na świecie, ale od Chrystusa do Boga jest tylko jedna. Bo Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Ginar Kasen oślepł, by ten pies doprowadził go, bo nie było czasu czekać. Nie było możliwości, żeby się zatrzymać i odczekać. Paweł w swoim doświadczeniu zrozumiał to samo. Paradoksalnie, nawiązując do tego wydarzenia, też chodzi o wzrok. Apostoł Paweł wspomina o wzroku i prawdopodobnie właśnie to ma na myśli, że taki kolec został wbity w jego życiu, aby przypominał mu o tym, że jest zależny od Pana Boga. Dla Pana Boga w pewnym sensie muszę oślepnąć, tak by On prowadził mnie do domu. Muszę oślepnąć na własny ja, by On wzrastał we mnie. W liście do Filipian, w tym miejscu, gdzie apostoł Paweł dywaguje na temat swojej przeszłości i mówi o tym, kim był i tak naprawdę, że nikim nie był, a ze względu na Chrystusa jest tak naprawdę dzisiaj kimś, to między wierszami można doczytać się tej myśli, oślepłem na własny ja, dlatego, żeby Chrystus był we mnie żywy, żeby był wywyższony. To moje doświadczenie życiowe. Ja każdego dnia staram się szukać Pana Boga i powiem, że te różne doświadczenia pokazują, jak blisko jestem i na jakim fundamencie buduję. Ale tak naprawdę wtedy, kiedy potrafię oślepnąć na te własne ja, to są najpiękniejsze doświadczenia z Bogiem. To są chwile, których nie zapomnę do końca życia. I myślę, że my takie również mamy. Chciałbym zakończyć pewnym marzeniem apostoła Pawła. Właśnie w liście do Filipian zapisał te słowa. W liście, który był kierowany z miejsca, które nikogo nie cieszy. Z więzienia. Z miejsca, które powinno powodować jakiś smutek, depresję. A ten list jest przepojony miłością, radością, szczęściem. Bo Paweł oślepł na własny problem. On zaczął widzieć Boga w swoim życiu przede wszystkim. Od wiersza 9 po 11 w tych myślach apostoł Paweł wyraża piękne, piękne marzenie. Czytamy tutaj w jego słowach i tego życzę każdemu z nas, abyśmy jednoczyli się w tym marzeniu apostoła Pawła, zjednoczyć się z nim całkowicie. I wcale już nie twierdzę, że sam dostąpiłem usprawiedliwienia wskutek dokonania pewnych uczynków nakazanych przez prawo, lecz jestem przekonany, że sprawiedliwość, jaką posiadam, otrzymałem od Boga dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość takiej udziela Bóg każdemu, kto wierzy. Tak więc pragnę usilnie poznać Chrystusa, by zrozumieć moc Jego zmartwychwstania, mieć udział w Jego cierpieniach, stać się podobnym do Niego przez uczestniczenie w Jego śmierci i mieć nadzieję powrotu z martwych do życia. Tego życzę każdemu z nas na każdy dzień, na każdy moment, na każde doświadczenie. Niech ten Chrystus będzie uwielbiony w naszym życiu, tak byśmy przede wszystkim potrafili oślepnąć na te własne ja, a widzieli Boga i drugiego człowieka. Amen.